Księga Jeremiasza, rozdział 43. Gdy Jeremiasz skończył oznajmiać całemu ludowi słowa pana ich Boga, wszystkie te słowa, które przekazał mu dla nich pan ich Bóg, odezwał się do Jeremiasza Azariasz, syn Hoszajasza, Johanan syn Kereacha i inni zuchwalcy: Kłamiesz. Nie posłał cię pan, nasz Bóg, z poleceniem, nie idźcie do Egiptu, by tam zamieszkać. To Baruch, syn Neriasza, podburzył cię przeciwko nam aby nas oddać w ręce Haldejczyków, którzy chcą nas wydać na śmierć, prowadząc do Babilonu. Johanan, syn Kereacha, wszyscy jego dowódcy i cały lud nie usłuchali więc głosu Pana, aby pozostać w kraju Judy. Johanan, syn Kereacha i wszyscy jego dowódcy wzięli całą resztę mieszkańców Judy, którzy wrócili z wygnania wśród wszystkich narodów, by zamieszkać w kraju Judy. Mężczyzn, kobiety, dzieci, córki królewskie wszystkich ludzi, których dowódca gwardii Nebuzaradan powierzył Godoljaszowi, synowi Achikama, syna Szafana, a także proroka Jeremiasza i Barucha, syna Nerjasza. Nie chcąc słuchać głosu Pana, poszli do Egiptu i dotarli do Tachpanches. W Tachpanches Pan tak przemówił do Jeremiasza. Weź do rąk wielkie kamienie i w obecności judejczyków ukryj je w zaprawie muru z cegły, który jest u wejścia do pałacu faraona w Tachpanches. Potem im powiedz: Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto ja kazałem sprowadzić króla babilońskiego, Nabuchodonozora mojego sługę. On postawi swój tron na tych kamieniach, które ukryłem, i rozciągnie swój baldachim nad nimi. Przyjdzie i pokona kraj egipski. Kto ma pójść na śmierć, pójdzie na śmierć. Kto do niewoli, do niewoli. Kto pod miecz, pod miecz. Podłoży on ogień pod świątynie bogów egipskich, spali ich lub weźmie w niewolę, wyniszczy kraj egipski, jak pasterz niszczy robactwo w swoim korzuchu i spokojnie stamtąd wyjdzie. Zniszczy kolumny świątyni słońca, które jest w Egipcie i świątynie bogów egipskich spali w ogniu. Pani niesamowita jest ta upartość tego ludu, nie? No mogłoby się wydawać, że po tych wszystkich wydarzeniach już wreszcie się nauczą. A ci zobaczcie, mimo tych wszystkich upomnień, no i tak po swojemu. I tak pójdą do Egiptu. I Pan Bóg mówi, gdybyście mnie tylko posłuchali, ja bym was uratował od tego człowieka. A tak to sami sobie znowu ściągniecie na głowę jakieś nieszczęścia, bo wy chcecie do Egiptu, a ja wiem, że on tam właśnie pójdzie. Dlatego chciałem, żebyście zostali w kraju Judy, bo tam mógłbym was chronić. Kani, wiem, że to się powtarzam w kółko, no ale... Słuchanie Pana Boga jest kluczem do wszystkiego. Słuchanie tego, co Pan Bóg mówi, jest jedynym ratunkiem w tym życiu, jest jedynym, co może nas prowadzić do dobra i do unikania i przezwyciężania trudnych sytuacji.